Mikrofon zdechł. Musiałem go odpiąć i podpiąć jeszcze raz. Co u mnie? U mnie wszystko w porządku. Trochę mi w głowie szumi po wczorajszym dniu. Ale nie dziwię się. O. A my jesteśmy na Feroz, tak? Nie ma to jak budzik, kurde. Gdzie jeszcze? Jeszcze zegarek? Jesus, spokojnie, ludzie. Ja już nie śpię. Jesteś od 9. Jesteś nawet od 8.59. Chyba się mi wczoraj padło, nie? Na sam koniec, bo mam takie wrażenie, że już kawałek przejechałem. Mamy zniszczyć wieżyczki przeciwlotnicze. A, to nie, to nie jesteśmy na Feroz chyba. Na Wirmirze chyba jesteśmy w takim razie. Feroz już dawno przeszliśmy. Okej. Okay. Na Feroz był ten, nie? Turian. Nie. Turian? Turian chyba. Kuźwa. Mózgu, załącz się. Wiem, za mało kawy. Musimy naładować mózg. Chyba mnie coś zabiło na hita, powiedziałem bitch, I'm out. Maybe. Plus jeszcze nie zrobiłem save'a, nie? No to chyba w sumie nie da się zrobić save'a przez całą tą lokację. No może się da, a ja po prostu zapomniałem. Siema! Wow, jakimś cudem udało mi się nie oberwać tą rakietą. Nie dosłownie to, ale miałem rage quita. Nie, czaję. The fuck? Drgawki pośmiertne. Wow, wszystkie tarcze zdjąłem naraz. Nie mamy przewracać probu? Co? Można ulepszać makro. Nie, właśnie. Wow! Nie da się ulepszać makro. To jest najgorsze. W Mass Effectie 2 się da ulepszać Normandię i w Mass Effectie 3 chyba też. Ale makro się nie da ulepszać. Krabów? Czemu mamy ich nie przewracać? Znaczy no, postaram się, ale... Nic nie obiecuję. Kto jeszcze do mnie strzela? Level up! Jak
znikną zakłócenia, to będę mógł zrobić save'a? O ile w ogóle znikną zakłócenia? Nie. Znikły zakłócenia, więc nie ma przeciwników w pobliżu i tak się nie da zrobić save'a. Czyli trzeba to przejść na raz. God fucking damn it. Tak wczoraj postanowiłem jako autowyzwanie. Okej. I nagle mogę zrobić save'a. Do przodu. Czego zabiłem tym pchnięciem? No i po sprawie, tak jak lubię. Na to wygląda. Saron wydaje fortunę na te gety, gdyż dostaniemy za nie taką potężną sumę pieniędzy. Ja mam wrażenie, że on nic na nich nie wydaje, bo te gety się tworzą same, nie? W sumie nigdy to nie jest chyba powiedziane, w jaki sposób gety powstają. Pierwsze gety zrobili Quarianie, ale w jaki sposób one się replikują? To chyba nie jest wyjaśnione nigdy. Shave. Wiem, że żartujesz. Siema, panie kolosie. Do widzenia, panie koleś. Ciekawy posterunek, w sumie dziś. Więcej tych pancerników matka nie miała. Nad wodą dobre miejsce do obrony, gdyż piechota ma gorzej w wodzie się poruszać. Piechota może tak, ale jak... Atakuje cię mobilny czołg. Mobilny czołg. Masło, a masło jest maślane.
To on strzelił właśnie do tyłu. Dobry jest. W końcu. Pojazd zmotoryzowano-pancerny, tak. To jest pancerny zmotoryzowany. Siema kolosie, co tam u ciebie? O, kolejna brama. Baby Kolos, pancernik. Kolejna brama dla naszej fortuny. Do naszej fortuny, przepraszam. Kto tam do mnie strzela? Strzelam gdzieś w randomowe miejsce i dostaję kasę. I expa. Oto nasz cel, komandorze. Oto nasz cel? Gdzieś są przeciwnicy, tylko ich nie widać. Obszar zabezpieczony. To dobrze. Bo znaczy, że możemy zrobić save'a. Snajper, przestrzel mu precyzyjnie koło. Dostał precyzyjnie z pocisku, bro. Fuck. Posiadasz w tej chwili 252 przedmioty. Zbliżasz się do limitu przedmiotów 300. Kiedy osiągniesz limit, będziesz musiał zmienić je na medigel, znaczy zamienić na medigel wszystkie nowe przedmioty, które znajdziesz. Sprzedaj lub zamień część przedmiotów na medigel, omnigel chyba tu chodzi, przy najbliższej okazji, aby uniknąć osiągnięcia limitu. To ja nawet nie wiedziałem, że jest limit przedmiotów w tej grze, no fuck. Mam cel! To dobrze. Do przodu. Przodu. Nie ma szans. Nigdy tego nie odkryłeś, gdyż nigdy nie byłem OP? Przeszkoda. Co ty dupisz? Jaka przeszkoda? Czysto. To dobrze. Kontrolka bramy, zabezpieczona szafka na broń. Więc za każdym razem się będzie teraz to pojawiać? Rolka bramy. Generator nadal aktywny, sterowanie bramy wyłączone. Zasilanie działu przeciwlotniczych. Pole wyłączone, komandorze. Podchodzę do bazy Salarian. Bez odbioru. Gotowa do drogi, komandorze. Otworzyć bramę. Brama otwarta dla pojazdu. Na tak wczesnym stadium gry. Mhm.
Wydaje mi się, że zawsze przechodzę tę grę w ten sam sposób, więc zawsze byłem OP na tym stadium gry. Rozdaj levela. Nadbiliśmy level? No rzeczywiście. 3 leveli nam brakuje do maksymalnego levela. Jeśli spotkamy ze Sarenem, to się trochę zdziwi. Mistrzowskie wzmocnienie tarczy. Dajmy sobie maksymalnie rozwinięty pancerz. Teraz mamy 3 levele, czyli 1, 2. 2 levele pójdą na zastój i 3 level możemy rozdać do czegokolwiek. Ashley, ty idziesz chyba w strzelby w tym momencie. Rzeź. A ty, Garus? Snajperka. Zmieńmy ci broń w takim razie na snajperkę, Garus. Ashley, jaką ty masz strzelbę? Burzę 1, wow. Załóż burzę 9. Katana jest lepsza niż burza. Lawina jest jeszcze lepsza niż katana. Bo jest to... jest celniejsza, ale zadaje 30 mniej obrażeń. Sejmitar. Tornado. Okej, okay, zostajemy przy katanie. Będziesz mieć mini granaty. Cewkę kinetyczną. I expander. I w sumie możesz teraz chodzić z shotgunem. Zobaczymy, jak wyjdzie to. Trochę się zmieniła koncepcja militarna naszego zespołu. Teraz nie mamy 2 szturmowców, teraz mamy snajpera i... w sumie nie wiem, jak nazwać żołnierza ze shotgunem. To jest szturmowiec chyba, w takim razie jak nazwać żołnierza z karabinem szturmowym? Siema! Mamy teraz dużo ciekawszy team. Strzelać ten budynek. Tam jest jeszcze przeciwnik. Już go nie ma. Z jednym przeciwnikiem u góry sobie badamy radę. Nie blokuj mi się tu. Dziękuję. Likwidator, tak byś nazwał wojskowego z shotgunem. Czyściciel. Obszar czysty. Garus, przecież ty masz snajper. Garus, jest... gdzie ty jesteś? Czemu nadal jesteś na dole? Idę. Zabezpieczam teren. Stój! Straciłam tarczę! Gotowa! Chyba ich mamy.
Moduł sterujący bramy. Tyle na ten temat. Teraz bez problemów dotrzemy do obozu. Dobrze. O ile się nie mylę, to w tym obozie jest jakiś kupiec, więc sprzedamy mu wszystkie nasze niepotrzebne graty. Czyli przedmioty, które są gorsze niż jakość 9, prawdopodobnie. Ciekawe, ile będziemy mieli pieniędzy. W tym momencie mamy 6,6 miliona. Muszę uważać, jak stawiam pojazd? Czemu? Bo AI jest głupie. A, nie umiał przejść przez nasz pojazd, no tak. Komandorze, Normandia zacumowała w bazie. Wygląda na to, że jesteśmy uziemieni. Kapitan Salarian może wszystko wyjaśnić, kiedy tu dotrzesz. Oj, Joker, twoje żarty są tak suche, że aż się muszę napić. Tam jest obóz Salaria. To co mamy teraz robić? Fuck? Czemu masz podstawową zbroję? Nie ruszymy się stąd bez planu działania. Status? Wy tu dowodzicie? Jaka jest sytuacja? Jestem kapitan Kirahi z 3. Pułku Infiltracyjnego STG. 98 tysięcy. Nasza załoga wylądowaliście w samym środku strefy działania. Za takie przejście. Bateria przeciwlotnicza odnotowała waszą obecność. Widmo nie pracuje za darmo. Odsłonię sobie jeszcze okno. Będzie mnie trochę lepiej widać. Przede wszystkim otworzę okno, bo mi się tu ciepło robi. Co teraz? Co teraz mamy robić? Czekamy przyczajeni, dopóki Rada nie wyśle nam posiłków. To my. Te posiłki to my. Co? Wysłano tylko was? Wyraźnie zaznaczyłem, że nic nie zdziałamy bez floty. Przykro mi, ale nikt inny nie nadejdzie. Nie mogliśmy zrozumieć waszego komunikatu. Miałem to zbadać. To powtórka z rozrywki. Straciłem już połowę ludzi, prowadząc tutaj śledztwo. Czego się dowiedziałeś? Mieści się tutaj baza operacyjna Saren. Założył kolonię badawczą, jednak pełno tu getów. Saren? On tu jest? Widziałeś go? Nie, ale jego gety są wszędzie. Nadto przechwyciliśmy parę wiadomości dotyczących jego samego. To na pewno jego baza. Co on tu robi? Czym się zajmuje Saren? Pragnie wyhodować tutaj armię Krogan. Ale o co chodzi? Najwyraźniej odkrył lekarstwo na genofagium. Serio? Dlaczego to całe genofagium jest takie ważne? To jedyne wyjście dla Krogan. Zainicjowaliśmy genofagium populacji Krogan po ich buncie, aby ograniczyć ich liczbę. Bez tego Kroganie błyskawicznie zawładnęliby całą galaktyką, a ci w bazie służą Sarenowi. Musimy temu zaradzić? Gety to duży problem. Ale armia Krogan? Stałby się niepokonany. To samo pomyślałem. Musimy zniszczyć ten kompleks. Nasza rasa umiera. To może być kurwa ratunek. Jeżeli lekarstwo opuści planetę, nic nie będzie już w stanie zatrzymać Krogan. Nie możemy znów popełnić tego błędu. Znów? Nie jesteśmy błędem. No tak, bo... Salarianie stworzyli genetycznie Krogan. Jeśli tak, niech lepiej stąd idzie. Mamy wystarczająco własnych zmartwień. Spokojnie, mnie posłucha. W porządku, pogadam z nim. Byłbym wdzięczny, komandorze. Ja i moi ludzie musimy przemyśleć plan ataku. Możecie dać nam trochę czasu? Jasne. Proszę sobie nie przeszkadzać, kapitanie. Niedługo wrócę. To zajmie tylko chwilę, komandorze. Tymczasem możecie się zaopatrzyć. Porozmawiajcie z komandorem Rentolą. Jest w jednym z namiotów. Dobrze. Wszystko zaczyna się odrobinę komplikować. Odrobinę? Tak. Nie martwiłabym się, gdyby nie chodziło o Wrexa. Wygląda tak, jakby zaraz miał wyjść z siebie. Sądzisz, że powinienem z nim porozmawiać? Nie zaszkodziłoby. No, w sumie może. Spróbuj to zrobić ostrożnie. Masz rację. Będę uważał.
Ale na wszelki wypadek bądź w gotowości. Zawsze jestem gotowa. Gdzie jest ten cały kupiec? Komandor Rentola. Zbyt niski poziom umiejętności. Jak to? Witam, człowieku. Jestem komandor Rentola. Dostaniesz ode mnie wszystko, co może ci się przydać w czasie misji. W innych sprawach zgłoś się do kapitana Kirahi. Pokaż swoje zapasy. Pokaż, co tam masz. Nie mam nic specjalnego, ale proszę. Licencja Rady Armani, średni pancerz Turianin, karabin szturmowy i strzelba. No rzeczywiście nie masz za dużo. Ale możesz przyjąć moje pierdoły. La 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 la. Trochę tu spędzimy. Nie masz zbyt wiele przedmiotów, ale dużo kredytów, tak powinien brzmieć ten dialog. O, osiągnąłem maksymalną liczbę kredytów, więc w sumie nie opłaca się sprzedawać więcej przedmiotów, bo nie da się mieć więcej niż 9,99999. 9,9 miliona to jest maksimum. Okej. Okay. Będziemy zamieniać resztę w Medigel w takim razie. Omniżel, przepraszam. Przekształć wszystkie zbędne elementy. To trochę potrwa. Czyli jesteśmy bilionerami? Milionerami. Nie mamy biliona. Nie można mieć biliona, gra na to nie pozwala. W sumie to na tą misję powinienem wziąć ze sobą Wrexa, więc może nie będę szalał. Na pewno pistolety mogę wywalić wszystkie. Jak chodzi o strzelby, to powinienem sobie jakieś jeszcze zostawić, bo musimy wyposażyć Wrexa. Rex raczej się nie zajmuje snajperkami. Ciekawe, ile można mieć maksymalnie umniżelu. Samo będzie się przekształcać w omniżel podobno, więc po co sprzedawać? Bo mnie będzie wkurwiać za każdym razem, jak będę otwierać ekwipunek albo jakąś tą skrzynkę, to będzie wyskakiwać informacja: masz za dużo przedmiotów, te bla 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 bla. Za każdym razem to wyłączaj. Jestem przerażona, ale wiem, że trzeba powstrzymać Sarena. Kroganin jest chyba bardzo zdenerwowany.
Salarianie są gotowi zginąć, by powstrzymać Sarena. Ja też. Czuję, że Vrex przestał nam ufać. Jestem przerażona, ale wiem, że trzeba powstrzymać Sarena. Nic nowego. Niepokoję się o Vrexa. Można mu ufać? Saren musi ukrywać coś naprawdę istotnego. Tylko Kroganina nam jeszcze brakowało. Chyba tu utknęliśmy. Niepokoję się o Vrexa. Można mu ufać? Nie podoba mi się sposób, w jaki zachowuje się Vrex. Jest naprawdę wściekły. Powiedzieć Kroganinowi, że jest bardzo zdenerwowany, to tak jakby powiedzieć Dresowi, że ma problem, kurde. Ci Salarianie wyglądają na twardzieli. Oby na wyglądzie się nie kończyło. To już blisko, komandorze. Saren nie może się wiecznie ukrywać. Tylko ostrożnie z Vrexem. Ten gość nie jest sobą. To nie będzie łatwa walka, ale jesteśmy gotowi. Nie podoba mi się sposób, w jaki Vrex na ciebie patrzy. Lepiej uważaj. Mam nadzieję, że ci Salarianie potrafią walczyć. Jeśli potrzebujesz mojej pomocy z Vrexem, po prostu daj znać. Ja pamiętam, że tutaj jest... wybór. Jeżeli idziemy ścieżką idealisty, to możemy Vrexa przegadać, żeby odpuścił, żeby nam pomógł. Jak idziemy ścieżką renegata, to możemy tutaj Vrexa zabić. I wtedy nie ma go w następnych częściach Mass Effecta, co też jest ciekawe. Nigdy tego w sumie nie zrobiłem. O, Liara. Siema. Martwi mnie Vrex. Zastanawiam się, czy możemy mu jeszcze ufać. Ta baza jest świetnie chroniona. Musi być ważna dla Sarena. Martwi mnie zachowanie Kroganina. Ci Salarianie są świetnie wyszkoleni. Ich wsparcie z pewnością się przyda. Martwi mnie Vrex. Zastanawiam się, czy możemy mu jeszcze ufać. Lepiej, żeby nam się powiodło, człowieku. Wciąż czujemy piętno krogańskiej rebelii. Kapitan nigdy nas nie zawiódł. No dobra, Rex. Vrex. My już oczyściliśmy większość planety z wpływów Saurona? Jakiego Saurona? Siema. To nie jest kurwa w porządku, Shepard. Jeżeli istnieje lekarstwo na genofagium, nie możemy go zniszczyć. Spokojnie, Vrex. Rozumiem, że jesteś wściekły. Obaj jednak dobrze wiemy, że to Saren jest tu wrogiem. On jest winien. Serio? Saren stworzył lekarstwo dla mojego ludu, a ty chcesz je zniszczyć. Pomóż mi, Shepard. Powoli tracę rozeznanie w tym, kto jest ze mną, a kto przeciw. To nie takie proste. To nie jest lekarstwo, to broń. Jeśli Saren jej używa, nie skorzystasz na tym. Nikt nie skorzysta. To szansa, którą powinniśmy wykorzystać. Mówimy o losie całej rasy. Kurwa, zawdzięczam ci wszystko. Ale jeśli chcesz, bym dalej za tobą szedł, muszę wiedzieć, że postępujemy dobrze. Nie mógłbym postąpić inaczej. Ci Kroganie nie są twoim ludem. Są niewolnikami Sarena, narzędziami. Chcesz, by tak było? Osiągnięcie charyzmatyczne. Użyj uroku lub zastraszenia, żeby rozwiązać problem z Vrexem. W rękach rady. Wysterylizowali nas wszystkich w podzięce za zgładzenie Rakni. Wątpię, by Saren był tak szczodry. W porządku, Shepard. Masz rację. Ufam ci. Zrobimy to po twojemu. Jedna rzecz tylko. Kiedy znajdziemy Sarena, chcę jego głowy. Tyle to ci mogę zapewnić. Czy Kroganie odnajdą kiedyś lekarstwo? Chyba w Mass Effect 3... jest quest w ogóle związany z tym, żeby wytworzyć lekarstwo dla Krogan. Zbierajmy się, kurwa. Zbierajmy się, kurwa. Czas rozpierdolić parę łbów. Teraz macie coś innego do powiedzenia? Ta baza jest świetnie chroniona. Musi być ważna dla Sarena.
Jakoś sobie poradzimy, prawda? Ci Salarianie są świetnie wyszkoleni. Ich wsparcie z pewnością się przyda. Masz niesamowity wpływ na tego Kroganina. Coś nowego. Czy Separd stanie się naukowcem? Dziwię się, że przekonałeś tego Kroganina. Uważaj na tego twojego Kroganina. Kto wie, co zrobi, kiedy będziesz w wylęgarni. Niezła robota z Wreksem. Nie sądziłem, że uda się go uspokoić. To nie będzie łatwa walka, ale jesteśmy gotowi. Czekam na rozkaz. Jestem gotowa. Mam nadzieję, że ci Salarianie potrafią walczyć. Dobrze poszło ci z Wreksem. Całkowicie zmienił swoje nastawienie. Shepard się bardziej stanie chodzącym cyborgiem niż naukowcem w części drugiej. Saren musi ukrywać coś naprawdę istotnego. Nie mogę w to uwierzyć. Udało ci się uspokoić Wreksa. Jesteś wszyscy zdziwieni. Masz gadane, Shepard. Będę walczyła dla ciebie, komandorze. Salarianie są gotowi zginąć, by powstrzymać Sarena. Ja też. Wreks zmienił się od waszej rozmowy. Co ty nie powiesz? Dobra, kapitan Kirahei, czy jak ty się tam nazywasz? Dziękuję za rozmowę z Kroganinem. Szturm na bazę Sarena wystarczająco komplikuje nam sprawę. Szturm? Zakładam, że opracowaliście jakiś plan. Mniej więcej. Możemy zmienić system napędowy naszego statku w bombę atomową. Rozwiązanie radykalne, ale skuteczne. Nieźle. Zrzucimy atomówkę z orbity i Saren może pocałować nas w dupę. Niestety kompleks jest zbyt dobrze ufortyfikowany, by tak zrobić. Musimy umieścić bombę w konkretnym miejscu. Gdzie? Gdzie trzeba umieścić głowicę? I jak się tam dostać? Trzeba zabrać bombę na drugi koniec kompleksu. Wasz statek może ją tam podrzucić, ale wcześniej musielibyście zlikwidować obronę przeciwlotniczą i oddziały wsparcia. Mamy tam iść pieszo? Nie mamy do tego dość ludzi. On ma rację. To zbyt ryzykowne. Nie ma innego sposobu? Nie, ale możemy to obejść. Zamierzam podzielić swoich ludzi na 3 zespoły i zaatakować kompleks od frontu. Gdy skupimy na sobie ich uwagę, wy możecie podkraść się od tyłu. Plan dobry, ale samobójczy. Pomysł jest dobry, ale twoi ludzie zostaną wyrżnięci w pień. Jesteśmy twardsi niż na to wyglądamy, komandorze. Nie liczę jednak na to, że wyjdziemy z tego cało. Mimo to mam prośbę, komandorze. Potrzebuję jednego z waszych ludzi. Potrzebuję kogoś, kto pomógłby mi w koordynacji działań. Dobry pomysł. Potrzebujemy kogoś, kto zna procedury komunikacyjne przymierza. Zgłaszam się na ochotnika, komandorze. Nie tak szybko, poruczniku. Komandor będzie was potrzebować przy bombie. Ja pójdę z Salarianami. Z całym szacunkiem, sierżancie, to nie pani decyzja. Dlaczego zawsze, kiedy ktoś mówi z całym szacunkiem, tak naprawdę chce powiedzieć pocałuj mnie w dupę? Kogo potrzebujesz, kapitanie? To się lepiej nadaje do tego zadania. Każde z tych dwojga żołnierzy się nada, komandorze. Oboje są gotowi poświęcić życie, jeśli to będzie konieczne. O ile będzie konieczne. Weź Kejdana. No w sumie tu nie ma chyba większego znaczenia komu. Kogo mu damy? Alenko, idziesz z kapitanem. Tylko bez popisów, jasne? Tak jest, komandorze. Każę załadować bombę na Normandię i poinformuję twoją załogę, jak ją zdetonować. Masz jeszcze jakieś pytania, zanim wyruszymy, komandorze? Jaki jest plan ucieczki? Normandia zgarnie moją grupę. A jak wasze oddziały unikną wybuchu? Zajmiemy gety tak długo, jak to możliwe. Kiedy bomba będzie na swoim miejscu, spróbujemy wydostać się poza obszar rażenia. Przy odrobinie szczęścia powinniśmy uciec. Jeśli nie, będziemy żyć jako wspomnienie o męczennikach większej sprawy. Brzmi niebezpiecznie. To brzmi jak misja samobójcza. Nie będę cię okłamywać, komandorze. Możliwe, że nikt z nas nie przeżyje tego ataku. Nawet twój oddział. Robimy jednak to, co konieczne. Co z pozostałymi oddziałami? Cień brzmi wystarczająco jasno. Jak nazwiecie pozostałe oddziały? Eigor, Manowaj i Jeto. To były pierwsze osady na 3 skolonizowanych światach. Po dziś dzień są sercem terytorium Salarian. Te nazwy będą przypominały moim ludziom, o co walczą. Jeśli mamy mieć choć cień szansy, muszą mieć jak największą motywację. Zreasumujmy przebieg misji. Powtórz, jaki mamy plan. Wy poprowadzicie oddział cień. My zapewniamy dywersję. Musicie dotrzeć do wylęgarni w sercu kompleksu. Należy również unieszkodliwić działa przeciwlotnicze, żeby Normandia mogła wylądować. Postaramy się pomóc, ale nie mogę nic obiecać.
Trzeba umieścić bombę obok zaworów geotermicznych, a potem jak najszybciej opuścić bazę. Bomba? Chcę wiedzieć więcej o tej bombie. Jaka jest jej skuteczność? Skuteczność zależy od osoby, która uzbraja bombę, ale powinno wystarczyć. Zapalnik jest wysoce niewrażliwy na uszkodzenia mechaniczne. Po uzbrojeniu szanse na jego wyłączenie są minimalne. Tak. Najważniejsze, żeby uzbroić bombę, zanim gety zdołają nas powstrzymać. Jeszcze nie jestem gotowy, zróbmy save'a najpierw. Potrzebuję jeszcze chwili na przygotowanie. Nie śpieszcie się. Rozpoczniemy atak na wasz znak. Zrobimy save'a. Zamiast Ashley weźmiemy Wrexa i Garusa. W porządku, komandorze? Ruszajmy. Czekam w gotowości, kapitanie. Wspaniale. W takim razie proszę mi wybaczyć, muszę przygotować ludzi. Cóż, to wszystko. Nie rób nic głupiego, jak mnie nie będzie, Ash. Ty też, komandorze. Poradzimy sobie, poruczniku. Tak, ja po prostu życzę powodzenia. O co chodzi? Co chcesz powiedzieć, Kajdan? To dziwne, ta cała zmiana dowódcy i w ogóle po prostu przywykłem pracować z tobą. Z wami, wszystkimi. Nie martw się. Zobaczymy się po drugiej stronie. Tak, wiem. Ja chcę powiedzieć, że służba z tobą, komandorze, to dla mnie zaszczyt. Jesteśmy zespołem. Nawet jeśli nie jesteśmy w jednej jednostce, nadal stanowimy zespół. Miejcie oczy szeroko otwarte. Wtedy wszyscy wyjdziemy z tego w jednym kawałku. No pewnie, komandorze. Wszyscy znacie cel tej misji i wiecie, jaka jest stawka. Wiem, że mogę powierzyć swoje życie każdemu z was, ale rozumiem też wasze obawy. Wyszkolono nas na szpieków, najlepszych w swoim fachu. Na szpieków? Możemy się jednak spodziewać uznania. Pomyślcie o naszych bohaterach. Cichym kroku, który podbił cały naród jednym strzałem. Albo wiecznie uważnym, który szachował wrogie armie. Ci giganci nie pocieszą nas teraz, ale my mamy więcej. Oni mieli tylko żołnierzy i podstęp. My mamy sieć i dyplomację. Zanim nasz pochód powstrzymały Rakni, walczyliśmy na pierwszej linii. Zanim powstrzymali nas Kroganie, staliśmy w pierwszym rzędzie. Dziś też staniemy w jaka pierwszym rzędzie. Jaka epicka muzyka. Może nie powstrzymamy Sarena, ale się nie cofniemy! Powodzenia, komandorze. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Hej, Wrex i Garus. Komunikat testowy. Słyszycie mnie, komandorze? Ruszajmy. Głośno i wyraźnie. Ruszajmy. Dobrze, rozpoczynamy wypad. Spróbujemy dotrzeć do dział przeciwlotniczych, ale reszta należy do was. A, komandorze, znajdźcie jakiś sposób na tę obronę. Byłaby to dla nas wielka pomoc. Pierwsze co, musimy rozdać punkty Wrexowi. Czyli ty jesteś tym... szturmowcem? Masz umiejętności biotyczne i umiejętności szturmowe. I dać mu wyposażenie, też prawda. Odblokujmy ci strzelby. Na strzelbach się u ciebie skupimy. Rogańskiego czempiona też ci na maksa damy. Dajmy ci barierę na maksa. Pancerz. Możemy ci na maksa dać. Teraz masz ciężki pancerz dostępny. Możemy ci podnieść zdrowie. No i teraz chcemy dla ciebie co? Zastój czy odkształcenie? Zastój jest z jednej strony fajną mocą, bo neutralizujesz jednego wroga, ale z drugiej strony ten wróg jest niewrażliwy na jakiekolwiek obrażenia, więc... chyba pójdziemy w odkształcenie. Zostają nam 4 punkty.
Możemy ci odblokować rzut i zlevelować go na tyle, na ile to możliwe. Okej. Sokolów. Jest jeszcze lepszy. Co ty masz? Mini granaty? Okej. Okay. Sewka kinetyczna. I expander. Ciężki pancerz modliszka. Tytan. Jakie ci damy ulepszenia? Pancerz Tesli. Dodatkowa ochrona przed obrażeniami. I serwoszkielet. Szybsze odzyskiwanie tarcz. Więcej bonusu do tarcz i celność w ruchu. Będzie dobrze. Save. Lecimy z koksem. Cień wylądował. Powtarzam, cień wylądował. Porucznik Alenko z oddziałem Eikon. Oddziały Manowa i Jeto. Ruszać! Zaczęło się wasze 5 minut. Załączam. Tam jest snajper cholerny. Wrex, idź tam. Manowaj, obrywa mocno. Nie możemy ostrzeliwać wieżyczek getów. Są poza zasięgiem. Garus do przodu. Wrex do przodu. Wrex dostał level od taki, że aż to niepojęte. Ja. Do przodu obydwoje. Wow. Skurczysyn. Idźcie do góry. Za daleko się oddalili ode mnie. Nie mogę ich dalej wysłać. Jeden tu, jeden tu. No idźcie po tego snajpera. Nie mam celu. Mam cel na oku. Mamy go. Jak ty się tu dostałeś? Szafka z bronią. Wieża triangulacyjna, przerwij. Zakłócono komunikację getów. Dobrze. Gdzie teraz? Kontynuujemy? Kontynuujemy. Zrobię save'a. Mamy szansę. Poruczniku Alenko, odciągnij uwagę od Manowaj. Jaka muzyka?
Jeden zdjęty. Dużo zrobiliśmy w te 50 minut. No. Tu czy tu? O, nie ma to większego znaczenia, bo i tak dojdziemy w to samo miejsce. Okej. Okay. Za mną. No idźcie do przodu, na co czekacie? Już ja nie będę szedł na linię frontu. Rozpoczęli bombardowanie satelitarne. Jetto, uwaga na stacje przekaźnikowe. Alenko, widzisz coś? Jeden tu, jeden tu. Mamy go. Biurka, do kogo ty strzelasz? Idźcie do przodu. Do przodu, Rex. Ty też. Poślijmy go w powietrze. Co się z nim stało? What the fuck? Widzisz, co się stało z tym kraganinem? Zakłócona komunikacja to coś najgorszego u robotu. Tja. Wow! Okej. To było zajebiste. Co się z nim stało, po czym dead? I wszystko od początku. Znaczy, nie od samego początku, na szczęście. Nie mogą celować. Mamy szansę. Poruczniku, ale lekko odciągnij uwagę od manowania. Tym razem pójdziemy tą stroną. Zobaczymy, jaka jest różnica. No, taka, że tu jest parę getów. Ja chyba tutaj zacząłem, co? Tak. Aha. O! Siema. Garus oberwał. Tak, biotyka na nim nie działa. Ja też oberwałem. Już wiem, co mnie zabiło poprzednim razem. Na szczęście tutaj mamy save'a. Gdzie jest ten dron? O? Dopiero leci.
Rozpoczęli bombardowanie satelitarne. Jetto, uwaga na stacje przekaźnikowe. Alenko, widzisz coś? W sumie Garus, ty możesz być tu. Rex, ty idziesz do przodu. Do przodu, Rex. Wywapl tamtego swojego krogańskiego przyjaciela. Nie da rady. A, nie ma kroganina. Przecież jest kroganin. Niech sobie polata trochę. O, nie zadziałało na niego? Tak? Okej, okay, użyjemy osobliwości obok niego. Teraz sobie polatasz. Wow! Rex! Spokojnie! Wow. U ciebie to wygląda zupełnie inaczej niż u mnie. U mnie on cały tak drży aż, a u ciebie tylko podskakuje góra dół na streamie. Ha. Dobra. Kontynuujmy. Teraz możemy iść na dół, do góry albo do przodu. Idziemy w lewo w takim razie, czyli na dół mapy. Wracają, żeby uzupełnić paliwo. Zająć pozycje obronne. Ruchy, zanim wrócą. Jednego. Jest jeszcze drugi. Kapuf! Zrzuciłem go na dół. Działa? Co działa? Zmieniłeś hasło i musiałeś się przelogować. O, okej. Okay. Widzę, że nieźle zakłóciliśmy ich komunikację. Nawet nie jest w stanie stwierdzić, kto do niego strzela. I z której strony. I nadal jesteś tylko ty. No, co zrobić? Prawdopodobnie do końca trylogii Mass Effecta będziesz tylko ty, bo wszyscy inni na Discordzie stwierdzili, że to nie i że Mass Effect to nie ich gierka i że wrócą jak skończę pogrywać Mass Effecta, więc jest pewnie za miesiąc. Dopiero się spotkamy z resztą klienteli.
To jest całkiem niezłe miejsce dla snajpera. Garus, zostań tu. Wreck, chodź ze mną. Gdzie jest ten przeciwnik? Już go nie ma. Ich strata, dokładnie. Nie wiedzą, co tracą. Czerwień getów. Chyba tankuje. Okej, tu jest, do chuja. Jezus, jak ja mam to, kurde, zniszczyć? Tylko się wychylę, to obrywam. Przybiegłeś tu, Garus? A, ja dalej mam na granatach tego. Antyprzeciwtorianinowy? Nie. Zapalające? Musimy stąd uciekać. Jesus! Rzucimy osobliwością? Można iść. Te. Na roboty nie działa biotyka. Chyba ich będzie jakoś tak... Rzut też, nic nie działa na roboty. Trzeba ich jakoś tak po jednym zdejmować. Widzisz? Jeszcze żebym nie trafiał w ścianę, nie celując w nią w ogóle, to by było fajnie. Zniszczono szerszenie getów. Fuch! Wstawać! Koniec drzemki. Rex? Leczmy was. Sable. Wow. Mam takie silne pociski, że niszczą osłony po jednym strzale? Nieźle. Tryb fotograficzny? Tak, dodali tryb fotograficzny. Au! Zagrożenia z powietrza. Chyba pomaga nam cień. To jest najlepsze. Jak ja mam się dostać za osłonę? Skoro wszędzie są snajperzy i... Garus, czemu ty nie jesteś tam, gdzie ja chciałem, żebyś ty był? Witam, panie Piotrze. Co tak wcześnie? Muszę nadgonić trochę tego Mass Effecta. Bo przez cały przyszły tydzień mnie nie ma, bo jestem... będę praktycznie żył w firmie.
rzadko będę wychodził. Pamiętaj, że też mam tarczę, wiem, ale jak oni mnie zdejmują na hita, to wątpię, że te tarcze coś dadzą. Brex, idź tu. Garus. Ty idź tu. A Garus niech idzie tu. Dawaj. Użyjmy tej naszej tarczy biotycznej. Bariery. Brak zagrożenia z powietrza. Chyba pomaga nam cień. Tu nie mogę się wychylić z tej strony. Co za bezsens. Garus! Mógłbyś... nie blokować całego widoku? Kroganin, polataj sobie. Okej, to nara, na razie. Godna pożałowania postawa jak na VIP-a. No, co zrobisz? Dobra. Gdzie jest ten przeciwnik? Tu jesteś! Chcesz polatać? Dzień! Przyszedł Garus. Plum! Wejście do stacji. Wejście do stacji, czyli w sumie obojętnie, czy wejdziemy tędy, czy tędy. No. Oddział cień musi być już blisko. Utrzymać pozycję! Utrzymać pozycję! Nawet 5 minut nie spędził na streamie. Co zrobisz? Biegnij, Shepard, co jest? Gdzie jest to drugie wejście? Na dole! O! Spróbujmy wyjść tędy, a? Tutaj jest tak jakby od tyłu, zaskoczymy ich od tylca. Stacja konserwacyjna do laboratoriów, blok A. Nuta tu jest ciekawa. Zrobimy im wjazd na chatę od ogródka. Czemu tam są salarianie? Jest indoktrynowani. Powiedział, że stracił paru ludzi. Też to odkryłeś, Garus? Czemu tu jest... X? Zindoktrynowany, no tak. Niezmodyfikowany. A, konsola zabezpieczeń. Wejdź do ochrony bazy. Mamy dostęp do systemu bezpieczeństwa bazy. Spróbuję go wyłączyć. Może nawet wywołam alarm po przeciwnej stronie kompleksu. W ten sposób pozbędziemy się strażników, ale z drugiej strony nie wiem, czy salarianie sobie z nimi poradzą. Mamy wystarczająco dużo problemów. Zajmij się alarmami. My załatwimy strażników w środku.
Idealista plus 8. Aha, tak myślałem, że coś tu będzie. Rex, idź do góry. Do góry powiedziałem. Rex! Garus wyszedł, BUM! Nie ma gościa. Save. Przeczucie Robin Hooda. Czemu Robin Hooda? No. Okej. Czego chcesz? Powiedziałem wszystko. Ja... Kim jesteś? Przymierze, tak? Wiedziałem, że ktoś dotrze. Próbowało mnie złamać, ale nie potrafiło. Zablokowałem to. Nic ci nie jest? Spokojnie. Muszę wiedzieć, skąd się tu wziąłeś. Szeregowiec Menos Avot z 3 Regimentu Infiltracyjnego OZS, sir. Schwytany w czasie zwiadu 6 dni temu. Z przyjemnością odpowiem, sir. Ci dranie nie zadawali pytań. Tylko szepty, ukłucia i nacięcia. Zrobiłbym wszystko, żeby tylko wydostać się stąd i dokonać zemsty. Chyba nie proszę o zbyt wiele, prawda? Chcę im odpłacić. Co ci się stało? Co wam zrobili, żołnierzu? Eksperymentowali na mnie. Może badali wpływ szeptu na moją psychikę? Kto wie? Muszę się tylko stąd wydostać. Coś mi tu śmierdzi, Shepard. Nie mogę go tak po prostu zostawić. Jeśli go nie wypuścimy, umrze. Musimy coś zrobić. Tak, będzie źle, jeśli mnie tu zostawicie. Bardzo źle. Ten pokój jest za mały i cały czas mamrocze. Szept może być naprawdę potworny. Ja bardzo potrzebuję się stąd wydostać. Wypuśćcie mnie. Dobrze, wypuśćmy go. Uwolnijcie go. Może nam pomóc. Tak jest. Zobaczysz, że bardzo dobrze wykonuję rozkazy. Powinienem. Słyszę je bez końca. Dlaczego powtarzają, skoro to takie proste? Tak cholernie proste! Tak myślałem. Im już nic nie pomoże. Mózgi wyprane. Coś było w tych celach? A w nich? Też nie. A, tu jest przejście dalej, okej. Do służb bezpieczeństwa. Zrobiliśmy to, co było konieczne. No. Ustąpim trochę pola, poruczniku. Nie chcemy, żeby zaszyły się w bunkrach. Wyciągnij je. Kto? Mogę przywołać windę do laboratorium albo do cel aresztu. A tędy bym wszedł, gdybym wszedł tym oryginalnym wejściem do bazy. Wróćmy się kawałek. Zobaczymy, czy czegoś nie pominęliśmy. Halo? Czy ktoś tu jest? No, kolejni salariańscy więźniowie. Jak się do nich dostać? Wow, Rex do przodu. Bariera.
Co się stało, kuźwa? Lataj, lataj. Do przodu, obydwoje. Chcesz polatać? Nie ma problemu. Wszyscy? Coś jest w tym pokoju? Później się nimi zajmiemy. Ja. To jest stacja ratunkowa. A, tędy jest zejście do tych cel aresztu. Okej, okay. Jesteśmy w magazynie. Czy coś jest w magazynie do sprzątnięcia jeszcze? Nie wygląda na to. Są zamknięte drzwi. Okej, okay, czyli nie da się stąd teraz wyjść. Tędy bym wszedł normalnie i wpadł w zasadzkę, a tak ich zaszliśmy od tyłu, zaskoczyliśmy ich. Mówili, że rzut nie działa na roboty. Na roboty. A gety są syntetykami. To nie są roboty, bo to są robotyczne. Połączenie formy robotycznej i syntetycznej. Chociaż w sumie gety są tylko robotami. Bardziej chodziło mi, że biotyka nie działa na drony. Halo? Na roboty, roboty. Jest? Mimo, że gety to niby też są roboty, no ale... Na jednych typów przeciwników... Biotyka działa, na innych nie. Na drony nie działa. Na wieżyczki nie działa. Na przeciwników, którzy chodzą po ziemi, działa. Ale już na tych... kolosów i pancerniki, te co chodzą na czterech łapach, na nich już też biotyka nie działa. Jest ich tu kilku. Jeden chce z nami pogadać znowu. Nie jesteś getem. I nie nosisz fartucha laboratoryjnego. Chyba cieszę się na twój widok. Porucznik Ganto Innes z 3. Regimentu Infiltracyjnego. Zakładam, że wezwano flotę, aby zniszczyła bazę. Przykro mi, przyspano tylko mnie. Przekaz nie był jasny. Flota nie przybędzie. W takim razie musicie być z oddziału infiltrującego bazę. Znam kapitana. Będzie chciał zniszczyć ten kompleks. Mój oddział został odmieniony, zindoktrynowany. Wiedział o wylęgarni. Ale zmiana załogi jest większym i dużo bardziej przerażającym zagrożeniem. Widziałem dobrych ludzi przerobionych na bezmyślne zombie. Nic nie zostało. Wielu zmarło podczas eksperymentów. Zazdroszczę im. Powiedz mi o tych badaniach. Wiesz coś o eksperymentach, które przeprowadzali? Prowadzili badania nad indoktrynacją. Objawy, postępy. Saren używa jej, ale myślę, że nie do końca pojmuje. Nie wiem nic więcej. Widziałem tylko, co robili innym. Zmieniali ich w zombie. Nie chcę tak skończyć. Proszę, wypuść mnie. Wydaje mi się, że mogę ci ufać. Otworzę cele, ale potem radzisz sobie sam. Nie oglądaj się za siebie i wyprzedź falę uderzeniową, tak? I tak mam większe szanse. Dziękuję, człowieku. Powodzenia. Będziesz go potrzebować. Cóż, udało się uratować chociaż jednego myślącego. Nic z nich nie zostało. Nie powinno się tak traktować więźniów. Zarżnąć powoli, jasne, ale trzymać w takim stanie? Wypuśćcie ich. Otwórzcie drzwi. Dajcie im szansę na wydostanie się ze strefy rażenia. Na pewno. Moglibyśmy chociaż skończyć z tym wszystkim. Nie stanowią dla nas zagrożenia. Wypuśćcie ich. Nie zrobią nam krzywdy. Tak jest, komandorze. Ono woła. Ja podążam za głosem. Ten głos jest zawsze ze mną. Szept. Jestem tym, czym chcę, żebym był. Słowo jest jak próżnia. Tylko ja je słyszę. To nigdy nie śpi. Cóż. Im się już chyba nie da pomóc. Ale drzwi są otwarte. Jeżeli chcą uciec, mogą.
Przywołajmy windę. Czyli tak zginął, to zginął. Interesujące. Badają zombiaki. Asari, chcesz polatać? No, przegrzaniem w nas ktoś walnął. Co się tutaj dzieje? Gdzie są strażnicy? Gdzie jest Saren? Nie, nie podchodźcie. Zabawnej... To zbyt ważne. Cudowne spalenie mojego gatunku. Została nie zatrzymana. Nie zrujnujesz naszej pracy. Fuck, czemu musiałem użyć Medigelu? Kto to gadał? Ci niewolnicy? Daliśmy im szansę na uratowanie się. Czy z nich korzystają, to już zależy od nich. Więcej tu nie ma. Wychodzimy. Ważne, że ten naukowiec zginął, co prowadził badania nad bezmyślnymi zombie. Właśnie nie wiem, czy zginął, czy nie, bo nie wiem, co się z nim stało. Rex, Garus, idziecie na szpicy. No, rana Tanopis. Ktoś, kto mnie nie atakuje. Nie strzelać! Proszę! Chcę tylko wydostać się stąd, zanim będzie za późno. Spokojnie. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Kim jesteś? Rana Tanoptis, neurolog. Ale ta praca nie jest warta śmierci, czy czegoś gorszego. Myślisz, że indoktrynują tylko więźniów? Prędzej czy później Saren zechce pogrzebać i w moim mózgu. O czym ty gadasz? Myślałem, że macie tu wylęgarnię. Nie na tym poziomie. Tutaj badamy oddziaływanie suwerena na organiczne umysły. Tak przynajmniej zakładam. Saren mówił nam mało, tylko to, co niezbędne do pracy. Pomagałaś mu i nawet nie wiesz dlaczego? Nie miałam wyboru. Ta praca jest bardziej wiążąca niż myślałam. Ale mogę ci pomóc. Ta winda za mną prowadzi do prywatnego laboratorium Sarena. Mogę cię tam wpuścić. Rozumiesz? Pełen dostęp. Wszystkie prywatne akta Sarena. Mamy układ? Mogę iść? Rana i tak zostanie przesłuchana w radzie. Opowiedz mi o badaniach. Co tutaj badaliście? Ten statek, Suweren, emituje jakiegoś rodzaju sygnał. Jest niewykrywalny, ale działa. Widziałam skutki. Saren wykorzystuje go do kontrolowania swoich ludzi. Nazywa się to indoktrynacją. Bezpośrednie działanie sygnału zmienia cię w bezmózgiego niewolnika, takiego jak ci salarianie poddani testom. Ale są też skutki uboczne. Skutki uboczne? Więc możemy ją puścić, salarianie ją złapią jako cywila. Co rozumiesz przez skutki uboczne? Sygnał suwerena jest zbyt silny. Czuje się to, jeśli spędzi się zbyt dużo czasu w pobliżu statku. Takie mrowienie z tyłu czaszki. Jak szept, którego nie da się wyraźnie usłyszeć. Zmusza cię do robienia różnych rzeczy, choć nie wiesz dokładnie dlaczego. Po prostu jesteś posłuszny, aż w końcu zupełnie przestajesz myśleć.
To dzieje się z każdym w tym kompleksie. Moim pierwszym przypadkiem testowym był człowiek, którego zastępowałam. Teraz chcę stąd zniknąć, zanim mnie to dopadnie. Jakie są motywy Sarena? Dlaczego Saren bada ten sygnał? Nie kontroluje go? Sygnał dobiega ze statku. Sprawia, że słuchamy Sarena, ale nie wydaje mi się, żeby on miał nad tym kontrolę. Nie całkiem. Myślę, że on boi się, że działa też na niego. Indoktrynacja jest powolna. W momencie, kiedy skutki stają się zauważalne, jest już najczęściej za późno. Sygnał Suwerena. Powiedz mi więcej o tym sygnale. Właściwie sygnał to nie jest dobre określenie. To raczej jakiś rodzaj pola energetycznego. Emanuje ze statku i zmienia fale mózgowe. W miarę upływu czasu, dni, może tygodni, osłabia twoją wolę. Stajesz się bardziej podatny na manipulacje, ale ten stan się pogarsza. Konieczna jest równowaga pomiędzy podporządkowaniem a wolnością. Im większa kontrola, tym mniej użyteczna jest dana osoba. Okej. Czyli Saren też może zginąć od samej broni, co? Jesteś wolna. Zamierzam wysadzić to miejsce. Jeśli chcesz przeżyć, zacznij uciekać. Co? Nie możesz! Ja nigdy... A! Od własnej broni. No, prawdopodobnie. Podobało ci się, komandorze. Co mi się niby spodobało? Co to miało znaczyć, Garus? Władza jako widmo. Mamy takie wpływy, że nasze słowo staje się prawem. Nie do końca, ale... Można by tak powiedzieć. Panel komunikacyjny. Komandorze, spójrz tutaj. Kolejny nadajnik. Taki sam jak na Eden Prime. Znowu usłyszymy... Czy znowu powtórzy się ta wizja? Nie tak dosłownie, ale większość osobników w galaktyce uwierzy, że jak coś zrobimy, to zrobimy. No tak. Panel komunikacyjny, badaj. Ja zaś widzimy tą wizję. Ale tym razem myślimy jak Proteanie, więc widzimy samą wizję. Tym razem nie zemdleliśmy. Okej. Co i to tyle? Kurwa, złe przeczucia. Co ty nie powiesz? Nie jesteś Sarenem. Co to jest? Jakiś interfejs WI? Żałosne stworzenia z krwi i kości. Najlepsza scena w Mass Effectie 1. Niezdolni do zrozumienia. To chyba spotkanie nie... z Suwerenem. Istnieje wymiar egzystencji wykraczający poza wasz świat. Nie potraficie go sobie nawet wyobrazić. Jestem ponad wami. Jestem Suwerenem. Statek? Suweren nie jest żadnym statkiem żniwiarzy. To sam żniwiarz. Żniwiarz? To nazwa nadana nam przez Protean. Nieważne jak nas nazywacie, my po prostu jesteśmy. Proteanie zniknęli 50 tysięcy lat temu. Nie mogłeś być przy tym. To niemożliwe. Życie organiczne to mutacja. Przypadek. Wasza egzystencja mierzona jest w latach i dekadach. Więdniecie i umieracie. My jesteśmy wieczni. Stanowimy szczyt ewolucji. W naszych oczach jesteście niczym. Wasze wymarcie jest nieuniknione. My
Jesteśmy kresem wszystkiego. Nie jestem sam. Wszystkie zjednoczone rasy przeciwstawią ci się. Pewność siebie zrodzona z ignorancji. Nie, nie przegadamy go. Nie można przerwać cyklu. Cykl? Jaki cykl? Ten wzór powtarzał się wielokrotnie. Cywilizacje organiczne powstają, ewoluują, rozwijają się. I u szczytu sławy giną. Kurde, ale on jest głośny. Proteanie nie byli pierwsi. To nie oni stworzyli Cytadelę. Nie oni zbudowali przekaźniki masy. Oni tylko odkryli spuściznę mojego gatunku. Nie rozumiem. Dlaczego zbudowaliście przekaźniki masy? Po co to wszystko? Wasza cywilizacja oparta jest na technologii przekaźników masy. Naszej technologii. Używając ich, wasze społeczeństwa rozwijają się tak, jak tego oczekujemy. Okej. My nakładamy porządek na chaos organicznej ewolucji. Istniejecie, bo na to pozwalamy. Umrzecie, bo tego chcemy. Oni na nas żerują. Przybyli, żeby nas zniszczyć. Dlaczego to robicie? Czego chcecie? Niewolników? Zasobów? Mój gatunek wykracza poza wasze pojmowanie. Każdy z nas jest niezależny i wolny od wszystkich słabości. Nie możecie nawet pojąć istoty naszej egzystencji. Dlaczego to robicie? Czego chcecie? A. Niewolników? Mój gatunek wykracza poza kto wasze was pojmowanie. Skąd się wzięliście? Kto was zbudował? Nie mamy początku ani końca. Jesteśmy nieskończeni. Po tym, jak wasza cywilizacja zostanie zapomniana, my nadal będziemy trwać. Czyli jest was więcej. Gdzie jest reszta żniwiarzy? Jesteś ostatnim z nich? Jesteśmy niezliczeni. Nie ma ucieczki. Nadchodzi czas naszego powrotu. Nie możecie uciec przed swoją zagładą. Powstrzymam cię. Ty nawet nie żyjesz. Jesteś tylko maszyną. A maszyny się psują. Twoje słowa są tak samo puste jak ty. Jestem zapowiedzią waszego zniszczenia. Rozmowa dobiegła końca. Co jest? Komandorze, mamy kłopoty. Co się dzieje? Co jest, Joker? Ten statek, Suweren, porusza się. Nie wiem, co tam stało się na dole, ale ta rzecz właśnie wykonała zwrot, który rozerwałby każdy z naszych statków. Leci w twoją stronę i to szybko! Zabieraj dupę w troki! Teraz! Ta konsola jest wyłączona. Jakie rozkazy, komandorze? Nic tu po nas. Idziemy w stronę wylęgarni. Joker zgarnie nas po tym, jak podłożymy bombę. Sable. W sumie jak przegadać wieczną maszynę, trzeba by mieć mechaniczny umysł. W sumie prawda. Czyli wracamy stąd, skąd przyszliśmy. O, siema. Wow! Odsuń się. Obszar zabezpieczony. Gety wycofują się z twojej pozycji, Jetto. Cień trafił w czuły punkt. Alenko, odetnij je. Utrzymajcie je tam. A, tu jest kolejna ścieżka. Nie widziałem jej wcześniej, the fuck? A, bo pewnie była podniesiona, tak jak teraz ta ścieżka. No, wreszcie! Brex do przodu. Garus też. Ty idź tam, Brex. Garus idzie tu. Odsuń się, Garus, z mojego pola rażenia. Do przodu, Brex. Brex. Garus tu. Polatasz sobie trochę. Co ty na to?
Wyrzucili go, kuźwa, w pizdu gdzieś poza planszę. O Boże! Robimy recykling getów, to byli kroganie. Średnio zaawansowana skrytka. Sable 241. Wow, snajper, no właśnie. Dobrze, że zrobiłem save'a. Okej. Okay. Ta wieżyczka mogłaby wybić parę paskudnych dziur w kadłubie Normandii. Do przodu obydwoje. Skaczący get. Lataj. Mamy go. Kroganina też. Ktoś do mnie, kurde, z bazuki strzela. Do przodu. Kogo ty strzelasz w Rex? A, tam jest dron. W Rex oberwał rakietą. Dawaj, Brex, podleczymy cię. Brex ma tyle HP, że jedna apteczka go leczy tylko do połowy. Dezaktywuj wieżyczkę. O, pojawili się nowi przeciwnicy. No załatwcie go! Teraz nasza kolej. O. Zobaczmy przy okazji, czy mamy jakieś bonusy.
Niszczyciel 10, pistolet 10 poziomu, nasz pierwszy. Wzmacniacz biotyczny. Savant 9 by się przydał. Fenomen, co? Polaris 9. Apokalipsa. Okay, Garus. Kowaljow jest ciekawy, ma bardzo duże obrażenia, trochę mniejszą pojemność magazynka i celność. Załóż sobie Kowaljowa. A sznajperka, agresor, masz Volkov 9. Raczej nie znajdziemy nic lepszego pewnie. Okej, okay. Pancerz? Pancerz też masz całkiem. No dobra. A jakie masz? Masz mini granaty, cewka kinetyczna 8. Możemy ci dać cewkę kinetyczną 9. I Expander 8. Damy ci Expander 9. Wrex, co ty masz tutaj? Chemiczny 1, the fuck? Nie. Ty będziesz mieć dewastujące. Albo mini granaty w sumie możemy ci dać. Nie. Inferno. Shotgun nie musi być celny, dostaniesz Inferno. Masz cewkę kinetyczną 10 i Expander 9, to ci wystarczy. A WI bojowe? Ja mam chyba WI bojowe. 8. Możemy zamienić na 10. Będziemy mieli 10 poziom wykrywania i 21% do maksymalnej celności. Nie opłaca się mieć więcej niż jeden WI bojowy u jednego członka drużyny, bo te poziomy wykrywania się nie stakują ze sobą. Przedłużenie lufy 6. A... Obrażenia, absorpcja ciepła. O! Mniej do obrażeń, ale też mniej do absorpcji ciepła. Chyba, że nanosmary. Obrażenia i redukcja ciepła. Weźmiemy sobie mniej obrażeń. Weźmy Expander. Mamy 3% mniej obrażeń, ale o 10% lepszą redukcję ciepła nabrał na pistolecie. Zrobię save'a. Interesujący rzut kamery. Latanie. Dobra, żyjemy. Inferno 10. Ja mam Inferno 8. Gorsza celność, ale większe obrażenia i obrażenia w czasie.
Ładunki podłożone. Wynosicie wszyscy ruchy. Dotarliśmy do rów reprodukcyjnych. Do lądowiska. Du-du. To sam ja. Ja dzwonię. Dobra robota! Jedno zmartwienie mniej. Komandorze, podchodzę do lądowania. Podejdę do celu tak blisko, jak się da. Słyszę go, ale go nie widzę. Jesteś Normandia. To jest ta bomba? Musi być dosyć lekka, skoro we dwóch to niosą. Normandia jest statkiem zwiadowczym, więc ma być niewidoczny. Bomba na swoim miejscu. Jesteśmy Komandorze, słyszysz mnie? Słyszę. Bomba jest prawie gotowa, poruczniku. Idź do punktu zbornego. Odmawiam, komandorze. Gety przyszpiliły nas przy wieży przeciwlotniczej. Mocno oberwaliśmy. Nie dotrzemy tam na czas. Normandia, ewakuuj ich. Wyciągnij ich stamtąd, Joker. Już. Nie zgadzam się. Jest za gorąco. Nie możesz ryzykować. Powstrzymamy je tak długo, jak trzeba. W porządku, komandorze. Potrzebuję kilku minut, żeby dokończyć uzbrajanie bomby. Idź z nimi i spotkamy się... Dzięki za follow... followa, Boże. Hosta, panie Tokusaka. No, dobry pomysł. Do wieży przeciwlotniczej. Ruszacie. No Boże, znowu oni? Jesus. Wrex. Przywal mu... Dziękuję. Moglibyście zacząć do nich strzelać tak w ogóle, nie? Nie muszę robić wszystkiego sam chyba. Ty będziesz latał. O, ty też latasz? Rex, idź tam. Albo Garus, jeden kij, to. Przywal mu odkształcenie, Rex. Nie mi. Biegniesz na nas? No. Teraz będziesz latać. Rogański Hetman. 1000 expa za jednego przeciwnika praktycznie. Oczywiście Shepard stoi przodem do swoich podkomendnych. Hetman to chyba dowódca grupy szturmowej. Kurwa, gety przysyłają posiłki. Panie sierżant, wykryliśmy transportowiec zmierzający w waszym kierunku. Już tu jest! Mamy mnóstwo getów wokół bomby.
Wracam. Wytrzymajcie, pani sierżant. Wracam po panią. Nie zgadzam się! Za późno! Jest ich zbyt wiele! Aktywuję bombę! Po prostu wytrzymaj. Czemu, sierżancie? Upewniam się, że ta bomba na pewno wybuchnie. Zrobione, komandorze. Zabierzcie porucznika i spieprzajcie stąd. Daj spokój, sami sobie poradzimy. Zabierz Williams. Okej, teraz mamy nasz w sumie pierwszy i chyba... No może nie pierwszy, bo wcześniej mogliśmy zabić Wrexa. Teraz musimy dokonać wyboru. Chcemy zabić Kaidana, czyli iść po Ashley, czy chcemy zabić Ashley, czyli iść po Kaidana. Jako że chcemy romansować z Ashley, no to musimy poświęcić Kaidana. Sorry, Kaidan. Idę do Ashley. Williams, powiedz Jokerowi, żeby się z nami spotkał w miejscu podłożenia bomby. Tak, komandorze, ja... To właściwy wybór. Wiesz o tym, Ash. Przykro mi. Przykro mi, Kaidan. Musiałem dokonać wyboru. Rozumiem, komandorze. Nie mam żalu. Jaka muzyka. Halo? Sable. Cholerny snajper. Niszczyciel, polataj sobie trochę. Wrex, gdzie ty jesteś? Wy też będziecie latać. O, na nich to nie działa? Działa. Za daleko od nich trafiłem. No dobra. Niech on się przesunie. Dobrze. Mamy go. Został jeszcze jeden. Jak mi się wydaje, że widziałem kogoś jeszcze. Czy mam ci pomóc, czy co? O, Wrex, idziesz tu. Garus, idziesz tam. Gdzie jest Garus? Garus? A tu się skryłeś. Au! Tu masz iść. Wrex, też podejdź bliżej. Elektrownia wodna, jak wybuchnie, to wszystko zaleje. Musisz uzbroić bombę i spieprzać! Nie możemy utrzymać! Lewe skrzydło! Lewe skrzydło! Ogień osłaniający! Ogień! Jest i Saren! Pierwsze spotkanie z Sarenem. No, ale ma tarczę. Gratuluję, Shepard. Getty były pewne, że to Salarianie stanowili prawdziwe zagrożenie. Prawie doskonały plan. Oczywiście to nic nie zmieni. Nie mogę pozwolić ci zniszczyć tego, co tutaj zrobiłem. Bezi, to ty? Zupełnie nie rozumiesz, o co toczy się gra. Więc mi wytłumacz. Czemu to robisz? Znasz wizję, Shepard. Znasz żniwiarzy. Ich nie można powstrzymać. Nie walcz. Nie poświęcaj wszystkiego w imię małych wolności. Proteanie próbowali walczyć i zostali całkowicie zniszczeni. Miliardy zginęły. A co jeśli by się poddali? Czy proteanie wciąż by istnieli? Czy poddaństwo nie jest lepsze niż śmierć? To nie takie proste.
Naprawdę wierzysz, że żniwiarze zostawią nas przy życiu? Już rozumiesz, dlaczego nigdy nie rozmawiałem o tym z Radą. My, istoty organiczne, kierujemy się emocjami. Będziemy walczyć, nawet jeśli wiemy, że nie możemy wygrać. Jednak współpracując ze żniwiarzami, pomyśl, ile istnień można ocalić. Kiedy to zrozumiałem, przyłączyłem się do Suwerena. Oczywiście miałem wątpliwości i nadzieję, że ten kompleks będzie mógł mnie ochronić. Ale to nie działa, prawda? Boisz się wpływu Suwerena. Boisz się, że kontroluje twoje myśli. Badałem skutki indoktrynacji. Im bardziej Suweren kontroluje ofiarę, tym staje się dla niego mniej użyteczna. W tym leży moje ocalenie. Suweren potrzebuje mnie, bym znalazł kanał. Mój umysł wciąż należy do mnie, przynajmniej na razie. Nie pozwolę jednak, by zmienił mnie w sługę. Jestem jego sprzymierzeńcem. Getty. Dlaczego Getty słuchają Suwerena? Wierzą, że Suweren jest jakiegoś rodzaju bogiem, szczytem ich ewolucji. Ale reakcja ich bóstwa jest bardzo wymowna. Jest obrażona. Suweren nie pragnie żałosnego oddania Getów. One są tylko narzędziami i nic tego nie zmieni. Jednak jako narzędzia są użyteczne. Przetrwają nadchodzącą inwazję. Tak samo jak my. Musimy współpracować ze żniwiarzami. Musimy okazać się przydatni. Co to jest ten kanał? Do czego Suweren potrzebuje kanału? Co to w ogóle jest? Może znajdziemy sposób, żeby go powstrzymać. Kanał to klucz do twojej śmierci, mojego zbawienia. Suweren potrzebuje mojej pomocy. To jedyny powód, dla którego nie zostałem zindoktrynowany. Jesteś już zindoktrynowany. Suweren tobą manipuluje. Nie możesz się oprzeć. Już jesteś pod jego władzą. Nie. Suweren mnie potrzebuje. Oszczędzi mnie, jeśli znajdę kanał. Przyłącz się do mnie. Razem powstrzymamy Suwerena. Nie musimy poddawać się żniwiarzom. Możemy ich pokonać. Już w to nie wierzę, Shepard. Wizjom nie można zaprzeczyć. Żniwiarze są zbyt silni. Jedyną nadzieją na przetrwanie jest przyłączenie się do nich. Suweren jest maszyną. Myśli jak maszyna. Jeśli udowodni mu swoją wartość, stanę się zasobem, który warto utrzymać. Nie ma innego logicznego wniosku. Jak możesz tak postępować? Jesteś widmem. Przysięgałeś bronić galaktykę. Złamałeś tę przysięgę, próbując ocalić skórę. Nie robię tego dla siebie, nie rozumiesz? Suweren wygra. To nieuniknione. Tylko mój plan daje jakiekolwiek szanse. Negocjuję warunki przymierza ze żniwiarzami. Pomiędzy istotami organicznymi a maszynami. Naprawdę w to wierzysz? Uratuje więcej istnień niż ktokolwiek inny. A ty próbujesz mnie powstrzymać i za to zginiesz. Ciekawe, czy na niego działają. Nie, nie działają na niego. Nie da się w ogóle użyć przeciwko niemu biotyki. Auć. Użyć się da, ale nie działa. Użyj na niego przeciążenia, Garusie. Ty walnij odkształceniem, ja też walnę odkształceniem. Wstawaj, Garus, jesteś potrzebny. Walnij redukcją. Użyj rzezi. Użyj zabójstwa na nim. Czemu nie mogę strzelać?
A, bo miałem broń przegrzaną. Co to za osłona, która nie daje mi żadnej osłony? Ten już zaś nie żyje. Chyba tego nie przeżyjemy. Musimy się skupić na Sarenie. Wow! Zasialiśmy w jego sercu cząstkę niepokoju. Też chcę taką latającą deskę. Jak Hobgoblin ze Spidermana. A gdzie Rex? Jest Garus. Gdzie? Podniósł ją jak worek kartofli. Trzymać się! Żegnaj, Kaidan. Mała bombka atomowa? Nie wierzę, że Kaidanowi się nie udało. Osiągnięcie odblokowane, wyróżniony przez Jak Radę. Jak mogliśmy go tam zostawić? Był dobrym żołnierzem. Alenko wiedział, w co się pakuje. Oddał życie, żeby nas uratować. To powinnam być ja, komandorze. Wiecie o tym. Proszę się nie winić. Decyzja nie należała do was, Williams. To ja musiałem dokonać wyboru. Ja... Przepraszam, komandorze. Jestem wam winna życie, ale to ja powinnam zginąć. Alenko był świetnym oficerem. Chętnie bym tam została. Nie poświęcaj się. Ash, co jeszcze zrobisz? Próbujesz być męczennicą, żeby przywrócić honor dziadka? To nie fair. Potrzebujemy cię. To, co go spotkało, było nie fair. Ale nie chcę przez to tracić dobrego żołnierza. Tak jest, komandorze. Komandorze, przepraszam, że przerywam, ale mam pomysł. Myślę, że nadajnik w bazie Sarena był podobny do tego z Eden Prime. Może pomogę ci uporządkować nową wiedzę. Do dzieła. Znowu chcesz połączyć nasze umysły, tak? Dobrze, do dzieła. Po raz kolejny obejrzymy tą wizję? Proszę się zrelaksować, komandorze. Niech ogarnie nas... Niesamowite. Prawie zniszczyli. Nie sądziłam, że te obrazy będą tak wyraźne, tak intensywne. Potrzebuję chwili, żeby zebrać myśli. To ważne. Zrozumiałaś coś z tej wizji? To sygnał alarmowy. Wiadomość rozesłana po całym Imperium Protean. Ostrzeżenie przed żniwiarzami. Ostrzeżenie, które nadeszło za późno. Coś jeszcze? A co z kanałem? Były tam inne obrazy. Miejsca. Rozpoznaję je. Ilos! Kanał jest na Ilos! To dlatego Saren szukał przekaźnika Mu. To jedyna droga na Ilos. Czemu nigdy wcześniej o tym nie wspomniałaś? Dlaczego wcześniej nie powiedziałaś nam o Ilos? Przekaźnik Mu łączy dziesiątki systemów i setki światów. Skąd mogłam wiedzieć, że chodzi nam o Ilos? Bez szyfru obrazy były niewyraźne. Dopiero teraz udało mi się rozpoznać Ilos. Ruszajmy. Musimy się tam dostać. Nawet o tym nie myśl. Przekaźnik Mu jest w systemach Terminusa. Statki Przymierza nie są tam mile widziane. Podobnie jak widma. Będziemy ostrożni. Kanał znajduje się na Ilos.
Tam właśnie zmierza Saren. Będę na niego czekał, gdy tam dotrze. Saren sprowadzi całą flotę na orbitę Ilos. Bez wsparcia nie dotrzesz na powierzchnię. Musisz ostrzec radę. Potrzebujemy floty, żeby... Oh, przepraszam. Połączenie jest męczące. Muszę odpocząć. Dlaczego się wycofali? Kto? Żniwiarze? Bo zniszczyli całe życie w galaktyce. Zawsze tak robią. Popatrz, co wysłałem ci na Messengerze. The fuck? O co tu chodzi? XD, XD. Niby pisze, że wysłałeś mi plik GIF, ale on się nie odtwarza. Jest statyczny obrazek. Nie wiem. Nic ci nie jest? Doktor Czakłas powinna cię zbadać. Spokojnie. Potrzebuję tylko trochę odpoczynku. Nic więcej. Nie krępuj się. Skończyliśmy. Rozejść się. Komandorze, niedaleko jest komboja. Mogę nas podłączyć, jeśli chcesz się zameldować Radzie Cytadeli. No wiesz, żeby ostrzec ich przed suwerenem. Do dzieła. Połącz nas, Joker. Powinni wiedzieć. Łączę. Komandor Shepard. Cieszę się, że wasza misja na Wirmirze zakończyła się sukcesem. Nie do końca. Saren jest i tak wystarczająco potężny, nawet bez armii Krogan. Mamy poważniejszy problem. Kroganie służyliby suwerenowi. Żniwiarzowi. Tak, widzieliśmy wzmianki w waszym raporcie. Suweren. Inteligentna maszyna. Prawdziwa sztuczna inteligencja. To dość niepokojąca wiadomość, jeśli okaże się prawdziwa. Musicie mi uwierzyć. Suweren jest żniwiarzem. Saren się do tego przyznał. On się z wami bawi, Shepard. Saren wciąż ma znajomości w Cytadeli. Prawdopodobnie widział wasze wcześniejsze raporty. Te o wizjach i żniwiarzach też. Bardzo możliwe, że Saren próbuje po prostu wyprowadzić was z równowagi. Nasz wywiad nie znalazł żadnych danych mogących to potwierdzić. Potrzebujecie dowodu. Prędzej czy później będziecie musieli mi uwierzyć. Popatrzcie na to z naszej perspektywy, komandorze. Uznajemy zagrożenie, jakim jest Saren. Ale żniwiarze istnieją jedynie w waszych wizjach. Nasze decyzje mają wpływ na miliardy istot. Nie możemy działać na podstawie oskarżeń jednostki. Nawet widma. Nie bez żelaznych dowodów. Rada nie może podjąć żadnych oficjalnych działań. Dlatego właśnie stworzyliśmy widma. Macie władzę, żeby działać wedle uznania. Jeśli suweren stanowi zagrożenie, musicie podjąć wszystkie możliwe kroki do jego powstrzymania. Powodzenia, komandorze. Wszyscy wam tego życzymy. Brakuje nam 4000 expa do levela. Przejdźmy się po załodze. Zobaczmy, jakie są odczucia po ostatniej misji. Kajdana już nie spotkamy. Liara, co tam u ciebie? Odpoczęłaś? Komandorze, przyszliście sprawdzić, co ze mną? Nic ci nie jest? Wyglądasz o wiele lepiej. Jak się czujesz? Doktor Czakłas zapewnia, że nic mi nie będzie. Zaimponowała mi znajomością fizjologii Asari. Nic nowego, jest najlepsza. Jesteś w dobrych rękach. Doktor Czakłas wie, co robi. Myślałam o Sarenie. Prawdę mówiąc, teraz trochę mu współczuję. Na obrazku było napisane rząd marksistowsko-lenistyczny. Jedna partia socjalistyczna. Rząd pod kontrolą... monarchii Elizabety II.
Fuck. Jak może monarchia być... Jak marksistowsko-lenistyczny rząd socjalistyczny może być monarchią? Niezły paradoks. Grenada. Ja też. Stał się niewolnikiem żniwiarzy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jest uwięziony wewnątrz własnego umysłu. Czuje, jak jego jaźń jest stopniowo wchłaniana przez suwerena. Nie jest w stanie tego powstrzymać. Ciekawe, jak wpadł w pułapkę żniwiarzy. Czy kierowały nim szlachetne pobudki? A może po prostu żądza władzy? Tego się nigdy nie dowiemy. Jego pobudki nie mają znaczenia. Trzeba go powstrzymać. Tak, masz rację. Może i jest ofiarą suwerena, lecz zagraża także wszystkim znanym formom życia. Nie poświęcajmy Sarenowi każdej wolnej chwili. Wystarczy, że gonimy go przez całą galaktykę. Na razie. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Widzimy naszego kwatermistrza. I może udamy się na Cytadelę, może będą mieli w końcu ten ekwipunek widma dla mnie do kupienia. Udało mi się uzbierać pierdyliard pieniędzy. 9,9 miliona. I nie mam co za to kupić. O! Mamy też kapitana Kirche na pokładzie, to tak? Szukacie zaopatrzenia, komandorze? Zobaczmy, co... No pewnie, komandorze. Tak, Kessler 10 jest gorszy niż Karpow 9. Lekki pancerz człowiek Ursa 10. Ja mam Predator L 9. Karabin szturmowy, strzelba, karabin szturmowy. Nic ciekawego. Okej. Okay. Giarus, coś do powiedzenia masz? Komandorze, misję? Chciałem podziękować. A, za nic nowego. Dużo myślałem. Wymknął mi się. I to mnie rozwścieczyło. Cieszę się, że widzisz sprawy w ten sposób. Nie martw się, komandorze. Będę pamiętał. Ashley? Komandorze? W sprawie Kejdana. Jak się czujesz? Chodzi mi o Alenko. Nie najlepiej. Przykro mi z powodu wszystkiego, co tam powiedziałam. Ja po prostu... nie chcę być winna niczyjej śmierci. A to ja jestem winny. Williams, posłuchaj mnie. To ja dowodzę tą misją, ja podjąłem decyzję, nie ty. On nie żyje przeze mnie. To zabawne. Zupełnie nie boję się umrzeć za przymierze. Ale kiedy pomyślę, że ktoś mógłby umrzeć za mnie... Jeśli mogę zapytać... Jak poradziliście sobie ze stratami na Akuzę? Przysięgłem walczyć lepiej. Miałem bezpiecznie wydostać stamtąd wszystkich. Nie udało mi się. Tak samo tutaj. Pamiętam o nim i zrobię wszystko, by jego śmierć nie poszła na marne. Tak. To chyba wszystko, co możemy zrobić. Dzięki za radę, szefie. Masz chwilę? Masz kilka minut na rozmowę bez świadków? Powinnam wrócić do swoich obowiązków. Karabiny same się nie czyszczą. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale... Może pani odejść. Sir. Rex? Komandorze, na Wirmirze wszystko się popierdoliło. Szanuję, kurwa, twój wybór. Dziękuję. Wielkie dzięki, Rex. Nie zapomnę tego. Oby, kurwa, było warto. Ten pojeb Saren musi zapłacić za to, co zrobił. Zgoda. Już wkrótce go złapiemy, a wtedy odpowie za wszystkie swoje zbrodnie. Wsadzę mu w dupę sondę orbitalną. Na razie. Na razie, Rex. Shepard? To był prawdziwy honor. Móc czyli walczyć nie zginęli wszyscy. Shepard. Mimo strat, odnieśliśmy sukces. Czyny porucznika Alenko nie pozostaną niezauważone. Jego poświęcenie nie zostanie przez nas zapomniane. Będzie nam go brakowało. Kaidan był doskonałym oficerem. Zdawał sobie sprawę z ryzyka. Zrobił to, co do niego należało. Tak. To ponura rzeczywistość, z którą każdy żołnierz musi się pogodzić. Bądźcie pewni, komandorze, że nigdy nie zapomnimy o tym, czego tutaj dokonaliście. Opuścimy wasz statek przy najbliższym postoju. Może będziemy mieli jeszcze szansę współpracować.
Jestem wam bardzo wdzięczny, komandorze. Większość ludzi zostawiłaby nas samych sobie. Kapitan uważa tę misję za udaną. Całkowicie się z nim zgadzam. ZSRR byłoby dumne z Brexa i jego zapału badania sąd wkładanych do dup. Pokaż, co tam masz. Nic specjalnego. Phoenix 10? Ne. Tali. Jeszcze ciebie możemy spytać, jak sobie radzisz. Hej, Shepard. Mogę ci jakoś pomóc? Nic nowego. Muszę już iść. Do zobaczenia. Jeszcze mniej niż podczas obnażenia? No, oto mi o ten jeden przedmiot, który już od niego kupiłem w sumie. A tyle przedmiotów mu sprzedałem. Gdzie on, co on z nimi zrobił? Tak? Jak zaltabuje grę, to ona się zacina. Ciekawe. Może odłożył w depozycie. Przekazałem raport do Cytadeli, komandorze. Potwierdzili wysłanie posiłków. Ambasador Udina chce, byśmy zameldowali się w Cytadeli. Rada zbiera floty, aby rozprawić się z Sarenem i jego getami. W porządku. Wiedziałem, że zmądrzeją. Wracamy do Cytadeli, Joker. Normandia ma lecieć na czele floty. Tak jest, sir. Automatyczny powrót na Cytadelę. Okej. I od razu przed Radę. Dobra robota, Shepard. Dzięki tobie Rada podjęła w końcu jakieś kroki przeciwko Sarenowi. Ambasador ma rację. Jeśli Saren jest na tyle głupi, by zaatakować Cytadelę, będziemy przygotowani na jego przybycie. Wszystkie przekaźniki masy łączące przestrzeń Cytadeli z systemami Terminusa są monitorowane. Shepard zrobił się niczym prawdziwy generał. Ja, to nie wystarczy. Sądzicie, że blokada go powstrzyma? Jest w tej chwili na Ilos, szuka tam kanału. Co zamierzacie w tej sprawie zrobić? Na Ilos można dotrzeć tylko poprzez przekaźnik Mu, komandorze. Jeśli wyślemy tam flotę, czeka nas wojna na pełną skalę. Teraz czas na dyskretne działania, komandorze. Zaskoczenie jest atutem Sarena. Zdemaskowany nie stanowi zagrożenia. Już po wszystkim. Chcę ruszyć jego tropem. Jeden statek wchodzący na obszar systemów Terminusa nie wywoła przecież wojny. Będę działać dyskretnie. Odpalenie ładunku nuklearnego na Wirmirze trudno nazwać dyskrecją. Ej, to nie był mój pomysł. Wasz styl, komandorze, sprawdził się w trawersie. Jednak w przypadku Ilos potrzebna będzie większa doza dyplomacji. Sytuacja jest opanowana. Co ze żniwiarzami? Prawdziwym zagrożeniem jest suweren. Saren jest tylko sługusem. Nikt nie widział żniwiarzy. Wy znacie ich jedynie z wizji. Nie dokonamy inwazji na systemy Terminusa z powodu jakiegoś snu. A co z kanałem? To kanał jest największym zagrożeniem. Nie zapominajcie o tym. Saren jest mistrzem manipulacji. Kanał ma tylko odwrócić uwagę od jego prawdziwego planu. Ataku na Cytadelę. On istnieje. Jeśli Saren znajdzie kanał, jesteśmy udupieni. Musimy lecieć na Ilos. Odnoszę wrażenie, że komandor Shepard łatwo się nie podda, ambasadorze. Shepard, to sprawa polityczna. Nie powiem, dzięki tobie ludzkość zyskała bardzo wiele, ale zaczynasz sprawiać coraz więcej problemów. Ty skurwielu! Chcesz nas sprzedać? Od polityka, komandorze. Wykonaliście swoje zadanie, teraz moja kolej. Zablokowaliśmy podstawowe systemy Normandii. Jesteście uziemieni. Do odwołania. To błąd. Odjebało ci? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, wciąż mi nie wierzysz? Czas na was, komandorze. To już nie wasza sprawa. Rada przejmuje inicjatywę. Z moją pomocą, ma się rozumieć. Komandorze, mam wiadomość od kapitana Andersona.
Skąd wiedział, że tu jestem? Joker, szpiegujesz mnie? Nie, sir. Wiedziałem, że jest pan na statku i postanowiłem przesłać wiadomość. Kapitan prosiłby spotkać się z nim w klubie Flux. Klub znajduje się wewnątrz okręgów. Wracamy do naszego Dream Teamu, Ashley Garus. Trwa dekompresja. Proszę czekać. Ładunek atomowy na jakiejś obskurnej planecie to chyba nie taki problem dyplomatyczny. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Bądźmy poważni. Po wielu latach słabych wyników ekonomicznych, korporacja Exogeni ogłosiła, że kolonia badawcza na Feros wreszcie zaczyna przynosić zyski. Wreszcie? Nowe odkrycia oraz zaangażowanie w ideę kolonizacji wreszcie zaprocentowało. Wiadomość pozytywnie zaskoczyła inwestorów. Po jej ogłoszeniu zanotowano znaczny wzrost cen akcji Exogeni. Lepiej coś testować na jakiejś pustej planecie niż w kosmosie, prawda? Panie kwatermistrzu, co masz mi do zaoferowania? Witam, komandorze. Pokaż mi, co masz. Dostęp do rzadkich towarów otwarty. Proszę wybierać. W końcu! HMWSR. Prototypowy karabin snajperski dostępny tylko dla widmy. Niezrównany pod względem celności i zadawanych obrażeń. Bierzemy to dla Garusa. Jak to wygląda? Garus. 20 więcej obrażeń, lepsza celność i lepsze odprowadzanie ciepła. Strzelba dla Ashley. O Boże. Karabin szturmowy dla Ashley. Tutaj już takiego przeskoku nie ma. On jest o wiele celniejszy. I pistolet. Dla mnie. 30 obrażeń więcej, te same odprowadzenie ciepła, ale lepsza celność. Pyk. Teraz to będziemy Dream Teamem. Kolos 10. Jak to się z Ashley? A, Ashley ma Predator M. Ale ten Kolos 10 wygląda ciekawie. 80 ochrony przed obrażeniami. Jesus, Ashley będzie nieśmiertelna praktycznie. Dawaj. Wzmacniacz biotyczny Solaris. Jak to się ma do mojego Savanta? Chujowo. I to tyle. Okej. Okay. Mieliśmy 9 milionów, zostało nam 5,7 miliona. Dobrze, że mieliśmy 9 milionów, kurde. Dawaj. HMWP. Pyk. Ashley. HMWA. Strzelbę też masz? HMWSG. Garus Snajperka, HMWSR. Możesz... A, ty masz kowalynowa. No to nie dostaniesz nic innego. W sumie teraz mogę sprzedać wszystko inne, co mam. Witam, komandorze. Znowu mieć 9 milionów. Pokaż mi. Dostęp do rzadkich... Dodamy wszystko, co nie jest poziomu 9. I oczywiście duplikaty. Poza nabojami.
Chyba, że jest więcej niż... Że mamy więcej niż 3 sztuki. No to wtedy. Boże, ile z tej mitarów. Wydaliśmy coraz mniej na tą inwestycję w uzbrojenie. Za chwilę wrócimy do 9 milionów. Boże, mamy oślepiającej amunicji. Jesus. I nanosmarów. Mini granatów. I dewastującej amunicji mamy, pierdoliard. Okej. Prawie znowu wymaksowaliśmy naszą ilość pieniędzy. Jesus. Wydaliśmy trochę ponad 4 miliony. Znaczy nie, w sumie to wydaliśmy 50 tysięcy plus minus. Mamy spotkać się w Fluxie z Andersonem. Wyścig z czasem suweren. Mamy wykonane wszystko, więc w sumie zostało nam tylko skończyć grę. Jesteśmy na ostatniej prostej już w sumie chyba. Okręgi Flux. No, w końcu ten quest się odpalił. Raczej nie będę mu pomagać, raz, że nie jestem renegatem, dwa, że nie potrzeba mi więcej pieniędzy. Najtańsze zakupy najbardziej tajnego uzbrojenia w galaktyce. No. Shells. Ta, o co chodzi? Co się stało? Dlaczego cię stamtąd wyrzucili? Doran nie miał pojęcia, co robię. Założył, że oszukiwałem. Znam Dorana. Jeśli mówi, że oszukiwałeś, to oszukiwałeś. Trochę ponaginałem zasady, to tylko taki mały eksperyment. Eksperyment? No, to już mi pachnie oszustwem. Wcale nie. Jedynym zadaniem urządzenia jest symulowanie różnych opcji i zapis wyników. Z przegranymi naturalnie łatwiej. Nikt ich nie zauważa. Po co więc to robisz? Po co nagrywasz wyniki? A, czyli zmierzamy do sedna sprawy. Od 5 lat opracowuję system, który pozwalałby przewidywać zwycięstwa i porażki w kwazarze. Potrzebuję jeszcze kilku zapisanych zwycięstw, żeby uzupełnić algorytm. Niby jak to ma działać? Można tak robić? To legalne? Nielegalne jest korzystanie z systemu, ale ja nie chcę tego robić. Sprzedam go innym. Potrzebuję tylko kilku zapisanych zwycięstw. Nie pomogę ci w oszukiwaniu. Spróbuję swoich sił w standardowy sposób. Jak sobie chcesz. Muszę jeszcze dokonać kilku obliczeń. Do widzenia. Elias Killer. Żołnierzu, mamy tu poważną sytuację. Potrzebujemy pomocy kogoś, komu sprawy ludzkości nie są obojętne. Słucham. O jakim problemie mowa? Od razu do konkretów, co? Nic dziwnego, że nasza flota jest najlepsza w całej cholernej galaktyce. Elias Keller, negocjator przymierza. Niebawem wezmę udział w niezwykle istotnych rozmowach z Salarianami. Nie wyobrażacie sobie, jak trudne to negocjacje. Walczę za ludzkość równie ciężko jak wy, tyle że używam słów zamiast spluwy. Już czaję. Rozumiem, to ważne. Czego potrzebujesz? Chcę działać skutecznie, dla dobra ludzkości. Potrzebne mi są najlepsze dostępne środki. Istnieje stymulator myśli, zwiększający czujność i zdolność zapamiętywania.
Można go kupić legalnie, ale są miesięczne limity, a ja potrzebuję trochę więcej. Jesteś uzależniony. Narkotyk. A dokładniej? Co to za stymulator? Nie znam się na tym medycznym bełkocie. Czujesz, że zaraz będzie zwiększa ciekawiej? Zdolność postrzegania, pamięć krótkotrwałą i takie tam bzdety. Łatwiej mi się po nim skoncentrować. Będę jak brzytwa. Nic mi nie umknie. Jakie jest dawkowanie narkotyku? Jeżeli znasz miesięczny limit, dlaczego go przekraczasz? Negocjacje miały się odbyć już w zeszłym tygodniu. Salarianie je przeciągają. Pewnie celowo. Bez stymulatora będę do dupy. Mój asystent będzie musiał negocjować za mnie. Już widzę, jak wszystko chrzani. Miej trochę wiary. Przejmiemy inicjatywę. Zobaczmy. Powinieneś bardziej ufać swojemu asystentowi. Nie szkoliłeś go? Mój asystent chce iść na ustępstwa wobec ras Cytadeli. Że niby jesteśmy tacy rozważni. Nikt nie będzie nas poważał, dopóki nie pokażemy, kto tu rządzi. Turianie tak zrobili i wygrali. Więc zapomnijcie o moim asystencie. Negocjacje. Dlaczego ta transakcja jest taka ważna? Salarianie chcą podpisać długoterminowy kontrakt handlowy. Miliardy kredytów do zgarnięcia. Jeśli nie dostanę tego towaru, negocjacje przejmie mój asystent. Wszystko pójdzie się jebać. To byłaby porażka. Miej trochę wiary. Powinieneś bardziej ufać swojemu asystentowi. Mój asystent. Nikt nie będzie nas poważał, dopóki nie pokażemy, kto tu rządzi. Turianie tak zrobili i wygrali. Jesteś uzależniony. O moim asystencie. Keller, masz poważny problem. Musisz iść na odwyk. To tylko tak wygląda z zewnątrz, ale zapewniam, to jednorazowy przypadek. Wszyscy najlepsi negocjatorzy lecą na wspomagaczach. Wszyscy balansują na granicy limitu. Tak to jest w biznesie. To gra o chorych zasadach. Jakoś nie widzę najlepszych negocjatorów krzyczących, by zwiększyć limity, Keller. Cóż, macie trochę racji. Chciałem umocnić pozycję ludzkości, ale kosztem swojego zdrowia. Słuchajcie, ostatni raz użyję stymulatora, okej? Załatwię ten kontrakt i idę na odwyk. Potrzebujesz pomocy. Nie ma takich negocjacji, które warte są zmarnowania twojego życia. Odpuść sobie i szukaj pomocy. Nic nie rozumiesz. Ludzkość mnie potrzebuje, a ja potrzebuję tego środka. Bez niego na pewno... Sam już nie wiem. Jestem wyczerpany. Wystarczyłaby jeszcze jedna dawka. Załatwimy salarian i po sprawie. Wyjdziesz z tego. To nie wstyd mieć problem. Ale musisz poddać się terapii. Macie rację. Ja powiem asystentowi prawdę. Nie mogę tak dłużej pracować. Potrzebuję pomocy. Żałuję, że tak się stoczyłem. 2000 expa. Słyszałem co innego. A co konkretnie słyszałeś? Pewnie kolejne plotki o metalu. Hej, Jenna wróciła do pracy. Dzięki za wyrwanie jej z nory chory. Miło słyszeć. Cieszę się, że mogłem pomóc. Spoko. Wszyscy cieszą się z jej powrotu. Ty z kolei na specjalnie zadowoloną nie wyglądasz. Cieszę się, że uwolniła się z nory. Zapomniałam po prostu, jak to jest pracować razem. Znowu zgarnia wyższe napiwki niż ja. Widmo mogłoby przejąć inicjatywę za negocjatora. Mogłoby. O, Anderson. Po cywilnemu. Dobrze, że jesteście, Shepard. Słyszałem, co się stało. Teraz wiem, jak się czuliście. Odwołali mnie z tej misji. Tak jak wtedy, kiedy zmusili was do zdania Normandii. Wiem, przykro mi. Próbowałem was ostrzec, ale nie mogłem przesłać wiadomości, dopóki nie wylądowaliście. Wiem, że jesteście teraz wściekli. Ale nie możecie się poddać. Oni wszyscy myślą, że już po sprawie. Pokażemy im, że się mylą, nie? Musicie polecieć na Ilos. Trzeba powstrzymać Sarena przed skorzystaniem z kanału. To nie takie proste. Tylko jeden statek może przedostać się niepostrzeżenie do systemów Terminusa, ale jest uziemiony. Kontrola Cytadeli zablokowała wszystkie systemy Normandii. Jeśli jednak unieważnimy rozkazy ambasadora, możemy sprawić, że uruchomią ją na powrót. Zanim ktokolwiek się zorientuje, będziecie już w systemach Terminusa. A co się stanie z tobą? Jeśli ukradniemy Normandię, zrobią z was kozła ofiarnego. A jeśli Saren odnajdzie kanał, to nie będzie miał mnie kto osądzić. Żniwiarze nas zniszczą, radę ludzi, całą cholerną galaktykę. Tylko wy możecie go powstrzymać, Shepard. Dlatego zrobię, co się da, żeby wydostać Normandię.
Co z załogą? Kradzież Normandii oznacza bunt. A co jeśli załoga się nie zgodzi? Normandia jest teraz wasza, komandorze. Jej załoga pójdzie za wami choćby w ogień. Dobrze o tym wiecie. Dziękuję. Nie zapomnę tego, kapitanie. Obiecuję. Mogę odblokować Normandię z centrum kontroli Cytadeli. Będziecie mieli kilka minut, zanim ktokolwiek się zorientuje. To teren zamknięty. Jak zamierzacie się tam dostać? Zostawcie to mnie. Tylko bądźcie na Normandii, kiedy systemy zostaną włączone. To zbyt niebezpieczne. Zginiesz, kapitanie. Musi być inny sposób. To ambasador Udina wydał rozkaz. Jeśli zdołam włamać się do komputera w jego biurze, być może zdołam go unieważnić. Nie pozwoli wam wejść do biura i skorzystać z komputera. Przy odrobinie szczęścia nie będzie go tam. A jeśli będzie, to coś wymyślę. Udina nie puści tego płazem, kapitanie. Zostaniecie oskarżeni o zdradę. Ryzykujecie wyrok śmierci. Włamuje się do komputera ambasadora, albo ryzykuje spotkanie z ochroną Cytadeli. Tak źle i tak niedobrze. Wybierajcie, Shepard. Czas ucieka. Włamcie się do Udiny. Włamanie daje większe szanse. Miałem nadzieję, że to powiecie. Ambasador sprawił, że to sprawa osobista. Jesteście gotowi wyrwać się z tej stacji, komandorze? Gotów. Do roboty. Tak nie ja mamy, zajmę się robić. Blokadą. Wy zejdźcie na Normandię i powiedzcie Jokerowi, żeby się przygotował. Czy ja nie miałem jeszcze ulepszenia pancerza dla kogoś? Ashley? Kolos, właśnie. Tak jakoś teraz do mnie dotarło. Wow! Niezłe dzianko. Śmierć jednej jednostki przy całej galaktyce to chyba najmniejsza cena. Mniejsze zło, tak zwane. Reporterka Kalisa Al-Jilani przeprowadziła wywiad z komandorem Shepardem, pierwszym ludzkim widmem. Rozmowa z komandorem Shepardem była bardzo interesująca. Okazało się, że pod wojskowym mundurem kryje się dyplomata i erudyta. Wkrótce zaprezentujemy materiał z tego wydarzenia. Dostaliśmy go na wyłączność. Oglądajcie nas dziś koniecznie. Będziesz sławny, Shepard. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Anderson? Co pan tu robi? Nie posyłałem. Ruszaj. Zabierz nas stąd, Joker. Już. Taki uśmiechnięty. Swoją drogą, ten Udina jakiś strasznie taki pizdusiowaty. Dostał strzała i już nieprzytomny? Matka cię wysyła do sklepu. Ja bym sobie zrobił przerwę. Tak w ogóle. Więc myślę, że zrobimy tutaj save'a. I będziemy kontynuować przygodę pana Sheparda. Po południu. Muszę się zdrzemnąć, bo jakieś mam takie wrażenie, że się nie dospałem, kurde. Także zrobimy tutaj save'a, tak jak mówiłem, i spotkamy się, myślę, około godziny 18, na jeszcze ze dwie kolejne, może 3 godzinki. Może się nam uda skończyć, chociaż wątpię, Mass Effecta. Zobaczymy. Na razie.